Przechodzimy do punktu drugiego, tego wprowadzonego. Panią dyrektor, proszę króciutko uzasadnienie, dlaczego to taka propozycja zmiany. Szanowni radni, zwracam się o uchylenie punktu 15 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ponieważ jest to bardzo archaiczny zapis, który ogranicza w pewnym sensie działalność ośrodka, ponieważ jest to zapis, który mówi o tym, że w przypadku nieobecności dyrektora spowodowanego chorobą lub korzystaniem z urlopu, dyrektora zastępuje główny księgowy lub wyznaczony pracownik. Precyzuje wprost po prostu tylko osobę księgowej na wypadek urlopu bądź zwolnienia lekarskiego. Nie precyzuje, co w przypadku na przykład delegacji służbowej. W tym momencie w przypadku zgodnie ze statutem w czasie nieobecności dyrektora przy delegacji służbowej bądź innych obowiązków się okazuje, że nie ma kto tym ośrodkiem zarządzać. Dlatego taki zapis jest po prostu archaiczny i wydaje mi się, że należałoby go i wnioskuję po prostu o usunięcie tego zapisu ze statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tak. Proszę bardzo. Proszę mi tylko powiedzieć, oczywiście ja rozumiem tak. intencje. Zdaję sobie z tego sprawę, że to może utrudniać w jakiś tam sposób Państwa działalność. Ale rozumiem, że z innych przepisów będzie wynikać możliwość wyznaczenia zastępcy na czas nieobecności, tak? Czy w jaki sposób będzie się to, jeżeli to nie będzie uregulowane formalnie, czyli nie będzie się znajdowało w statucie, to w jaki sposób będziecie Państwo realizować to zadanie? Bo wie Pani, na przykład w szkołach jest prosta tak. sprawa, jest ustawa o systemie oświaty, która w sposób jednoznaczny określa, kto jest zastępcą. Zastępcą jest zastępca dyrektora, prawda? Dyrektor jest nieobecny, zastępuje go zastępca, a jeżeli nie ma takowego, to wyznacza tam wójt gminy. I tyle, czy tam prezydent miasta. A tutaj w jaki sposób będzie się to odbywać? No w tym momencie będzie to w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez, zaproponowanym przez dyrektora do prezydenta i prezydent będzie zatwierdzał regulamin organizacyjny ośrodka. I tam może być zapis, bo w tej chwili to no, nawet główny księgowy w racji funkcji nie może pełnić wprost zastępstwa, ponieważ na przykład przy operacjach finansowych on nie może podpisywać czeku z dwóch stron chociażby. No, rozumiem, dobra. Rozumiem intencje i rozumiem zapis, ale rzeczywiście no, gdzieś to musicie Państwo sobie uregulować. Dlatego proszę właśnie o uchylenie tego zapisu. Dziękuję. Czy są jakieś inne wypowiedzi? Nie ma. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Uchwała została podjęta.